Cześć wszystkim, znowu po 7. Przeciąg Factorio na modach. Dobra, chciałem zacząć fabrykę robotów, ale brakuje nam jeszcze smaru do tego. Więc zacznijmy może od wzięcia się do smarowania. Dobra, pierwsze potrzebujemy rozpocząć cracking, znaczy raczej przetwarzanie ropy naftowej. Gdzie to jest? Wody, surowców, petro. Tutaj. Więc tak, po pierwsze potrzebujemy rafinowację, nie. Rafinacja podstawowego. Tak, olej wielofazowy na ropę. A potem oil refining na mineral oil, fuel i nafta. Potem z mineral oil robimy razem z rezydualnymi gazami smar. Rezydualne gazy już mamy z tego, więc nie będziemy musieli dalej za bardzo jechać. Na razie nic więcej mnie z tych produktów naftowych nie interesuje. Dobra, zacznijmy robotę. Więc tak, czego potrzebuję do rafinerii? Kamienia. Dobra, idziemy po kamień. Trzy. Zrobię z zapasem trochę. Powiedzmy, że rafinerię gdzieś tutaj będę ustawiał. Dobra. Parę tanków również nam się przyda. Może na razie zrobię dwie. Ja mógłbym również zaawansowane rafinacje robić, dodawać kondensaty gazu, ale nie chcę mi się na razie ciągnąć tutaj rury z kondensatami gazowymi. Kondensaty gazu otrzymujemy gdzieś tutaj. No, w sumie to nie jest aż tak daleko. Gdybyśmy zaoszczędzili trochę na... A, dobra. To jeszcze nie to. Dobra, w takim razie najpierw potrzebujemy czegoś innego, tak? Oil separation. Tak, potrzebujemy separator. Okej. Okazji nasz tank się tu zrobił. Będziemy to troszkę magazynować. Dobra, ciach. Oil separation. Dobra, to nas interesuje. Przy okazji możemy sobie zwracać powstały ściek siarczany tutaj. Niech się z nim rzeczy już odpowiednio robią. Dobra. Tak, powiedzmy tak. Dobra, tak. Dobra. Tak, ten gaz również moglibyśmy sobie odprowadzać. Czy to jest gaz naturalny? Co tu tworzymy? Nie, to jest czysty gaz. Chwila. Jest taka zielona z dwoma czarnymi. Konka. Nie, czyli to chyba raczej nie jest. Chyba to jest raczej gaz naturalny. Czysty gaz nie ma tych zielonych.
płynny gaz naturalny, tak, nie ma tych czarnych tych. Jest dobra, więc ten gaz sobie tutaj doprowadzimy również. Gdybyśmy to połączyli z tą główną rurą, to byłoby ok. Ale chyba to nam się nie uda. Dobra. Dobra, jakoś tutaj musimy to przeprowadzić. Tutaj przesuniemy tą jedną kratkę. Dobra, skasuję to. Straciłem dużo surowców, ale chcę, żeby on się tutaj łączył do głównej tej rury przed tankiem. Dzięki temu gra będzie powinna, tak myślę, porówno priorytetyzować zarówno to, co idzie. Zarówno to, co idzie z naszych koparek, jak i to, co idzie z rafinacji ropy. Dobra. Podłączmy tutaj wszystko. No i nasza ropa, którą właściwie nam chodzi. Dobra, mam jeszcze jakieś światełko. No i dobra, i teraz właściwa rafinacja. Będę robił na razie to zwykłą. Nie chcę mi się tutaj tych dodatkowych składników aż tutaj zaciągać. Dobra, również sobie zrobimy na to tank. Powiedzmy gdzieś tędy będziemy. Możemy tędy może? Możemy, dobra. Tu tutaj postawimy zbiornik. Włączymy tak. No i ładnie. Tak, nas oczywiście interesuje tylko ten, to zielone coś. Pytanie, czy możemy to spalać do atmosfery? Czy musimy robić ściek na to? Spalanie do atmosfery byłoby dużo prostsze, więc mam nadzieję, że to zadziała. Tak, możemy, dobra. Dobra, standardowa konstrukcja. Tak i tak, podłączymy tutaj. Mhm.
Dobra. I rurę z tym musimy gdzieś... gdzieś tam przeciągnąć. Gdzieś tutaj. Potem gdzieś musimy jeszcze puścić rurę ze smarem. Aż to będzie wszystko ładnie wyglądać. A, nie mogę się doczekać, aż będę miał roboty. A, dużo to ułatwi rzeczy. Dobra. I jedziemy. A, nie tak. Dobra. Trzeba od tym zachować. Dobra, powiedzmy, że tak. Okej. Raz zakręt. Tak, i mi się zaraz skończył rury. Myślę, że tutaj zrobimy taki mały korytarz. No takie rzeczy. Mogę chyba raczej zrobić trochę na miejscu. Powinienem... nie, dobra. Nie mam rur, również zwykłych. Dobra. Zaraz się tym zajmiemy. Tak, trochę to zajmie niestety. Ale będziemy mieli... będziemy mieli już smar. I tak, czy czegoś jeszcze potrzebuję? W sumie chyba tylko rur. Tak, a gdzie smar możemy wytwarzać? W chemical plant zwykłym. Okej, okay, spoko. Czyli musieli również... okej, muszę mieć dodatkowe silniki, żeby gaz rezydualny zrobić rurę, znaczy pompę dla niego. Chyba zgarnę cały zapas silników. A dobra, właśnie badania. Chcemy mieć rafinację termalną. To będzie już chyba cały proces oczyszczania rudy, jaki możemy w Angel Modzie zrobić. Więc jak już to będziemy mieli, to... będę mógł zacząć konstruować nasze docelowe, jakby sortownie i oczyszczalnie rudy. Co będzie jakby następnym celem. No i dobra, wracamy tam, gdzie skończyliśmy. Mamy bazowy olej mineralny. Gaz rezydualny mamy tutaj. Chyba przeniesiemy jego. Przeniesiemy go. My tutaj zrobimy na niego zbiornik. Oczywiście tutaj również prąd by się przydał. I teraz tak, pompa. Przewód. I tak, jeżeli... res...
Dualny gaz jest większy od 20 raz 2, 3. To będzie szło do atmosfery. A jeżeli nie go, to... To go sprowadzimy tutaj. Że tutaj sobie otworzymy parę fabryk smaru. I ładnie jedziemy. Gdzie gaz rezydualny? Tutaj będzie bazowy mineralny. Dobra, to jeszcze połączyć wszystko. No i dobra, już produkujemy smar. Fajnie. Raz go jeszcze trzeba przeszmuglować tutaj. Czy to się jakoś tędy zmieści? Chyba nie ma sensu tędy go puszczać, ręce lepiej tędy. No i dobra. Okej. Gięcie drzewa. Przy okazji niedługo będę musiał sobie również rozpocząć fabrykę nauki wojskowej. Tylko żeby mieć zapas granatów. Ale również żeby zacząć badać parę rzeczy. Typu zwiększone obrażenia. Działek. Albo powoli również dążyć do działek laserowych. No i dobra. Możemy rozpocząć w takim razie produkcję silników elektrycznych. Tak. Będziemy potrzebowali tak samo jak tutaj dwóch linii żelaza oraz jednej linii stali do zwykłych silników oraz podstawowych układów elektrycznych, które mamy linię tuż obok. No i smaru. Ja myślę, że na razie zrobię sobie 5 fabryk silników elektrycznych, bo tyle może zasilić. Chociaż nie, może zróbmy od razu 10. Bo planuję robić dużo robotów. Okej. W takim razie nie ma się co bawić. Skopiujmy to, co tutaj mamy. Okej. Tak, tędy będzie dopływało żelazo. To będzie nasz wypływ na te nasze składniki tutaj robione. Podobnie tutaj.
Wtedy będzie stal leciała. Okej, dobra. Tylko stal będzie musiała lecieć trochę niżej. Czy to się zmieszczę? No, powinienem się zmieścić, co? Nie, czekajcie, to nie jest tam. Przecież. Okej, to nam się przyda, ale później. W takim razie. Okej. Tak, stal jest tutaj. Nie, to też nie jest stal. Nie, czekajcie, tu jest stal. Obok żelaza. Dobra. Na pewno zajmie jeszcze trochę czasu. Co, myślę, że to utnę nagranie, jak przygotowuję te fabryki podstawowe, ponieważ potrzebujemy przygotować... zobaczmy w sumie. Potrzebujemy przygotować dodatkowo znowu fabryk podstawowych elementów elektronicznych, znowu fabryk tranzystorów i znowu fabryki płytek drukowanych, czyli praktycznie to samo, co wcześniej robiliśmy dla układów elektronicznych. Tak, tutaj baterie już mamy, stalowe płytki mamy, to mamy, silniki elektryczne zrobimy, ale to będzie w miarę proste, jak już będziemy mieli zwykłe silniki. No i co jeszcze potrzebujemy do robotów? Gdzie to było? Tutaj. No i to w sumie tyle. No jeszcze trochę stali będziemy musieli przerobić na stalowe koła zębate i na narzędzia. No to już będzie w miarę proste. No potem jeszcze rzeczy potrzebujemy trochę do roboportów. Ale na razie nie wiem, czy będę nawet automatyzował produkcję roboportów. Okej, to na razie tyle. W następnym odcinku mam nadzieję, że już uda nam się zacząć produkować się roboty. I powoli mam generalnie plan, żeby przestawić tą fabrykę w większości, żeby korzystała z robotów. Zrobię główną linię, do której będę puszczał wszystkie rzeczy, które przetapiamy, czyli wszystkie rodzaje płytek oraz powiedzmy lód. Czyli generalnie wszystko to, co przetapiamy, będzie na głównej linii, a wszystko inne, co wytwarzamy w fabryce, będziemy dostarczać sobie robotami. Na przykład to skasujemy, nic nie, w sumie niektóre z tych płytek powinny się znajdować na głównej linii, ale całą resztę będziemy dostarczać się robotami, bo generalnie jest w Avengers Modzie jest zbyt dużo różnych rzeczy, żeby bawić się na nie z pasami. Okej, więc póki co to na razie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!